In a very special way, my name is Bishop Rick Sticca, by the way, and I have the honor and privilege to be the bishop of this diocese of Knoxville in Tennessee. Yesterday, we dedicated our new cathedral, and so this is dedication weekend, but it's a great joy for me to welcome you all today. Also, this evening at 7 p.m., Cardinal Živiš will be part of a program in which I will interview him for 90 minutes or so. So we all hope that you stay around for that as well. But it is a great honor to welcome two cardinals to the church here today. Cardinal Justin Regali, who lives here in Knoxville, former Bishop, Archbishop of St. Louis, former Archbishop of Philadelphia. But today, in a very, very special way, His Eminence Stanislaw Cardinal Živiš, former Archbishop of Krakow and former personal secretary to His Holiness Pope St. John Paul II. So Your Eminence and his assistants, welcome to Knoxville again. Cieszę biskupie, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na tę wielką, wielką historyczną uroczystość, poświęcenie, konsekracja tej wspaniałej katedry, która jest Twoim dziełem i dziełem Twojej diecezji. Your Excellency Bishop Sticca, thank you very much once again for inviting me for this magnificent ceremony that we had here yesterday. Consecration of this beautiful new cathedral that is your work. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi, że nas tutaj dzisiaj zaprosił w pierwszym dniu po konsekracji, abyśmy tu mogli wielbić Pana Boga, spotkać się razem na tej mszy świętej w jego katedrze. And thank you also for making it possible for us today to have this Holy Mass in Polish, right after the consecration, day after the consecration. Mogę tylko powiedzieć, że macie sympatycznego, dobrego, fantastycznego biskupa. Gratuluję wam. Cardinal Živiš is happy that you have such a wonderful, nice, and joyful Bishop Sticca. Bravo, bravo, bravo. Ale tu obok mnie jest mój przyjaciel z czasów rzymskich. Przez wiele, wiele lat współpracowaliśmy. Ksiądz kardynał, Justin Regali, który ma wielkie zasługi również na tej diecezji, bo wykonsekrował obecnego tutaj biskupa i od samego początku mu towarzyszy. But right next to me, there is Colonel Justin Regali sitting, and he is my very good friend from the time when we both were in Rome. We were collaborating very closely. And also him, he has great merits for this diocese, because that's him who ordained Bishop Sticca as bishop. So that's thank to Cardinal Regali. Wielki przywilej, że jest tutaj z nami dziś i będzie uczestniczył w tej mszy świętej. Bardzo mu za to dziękuję. We are honored to have Cardinal Regali here with us, and we are very thankful for him. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Jestem tu pierwszy raz. Nie spodziewałem się, że aż tylu was tu dzisiaj przyjdzie na mszę świętą. I'm very happy to see so many of you here. I didn't expect that so many people would come here. Wszystkich, I'm here for the first time. Wszystkich, którzy mieszkają na tej diecezji, a również gości, którzy przyjechali, zdaje się, jak to mówią, z Chicago, tak? I'm greeting all of you very cordially, those who are people from this diocese, but also guests who came from far. I heard that also from Chicago. Teraz rozpoczynamy Eucharystię, a początku przeprośmy Pana za nasze grzechy, niewierności, aby ta nasza modlitwa była owocna i miła Bogu. A ja ofiaruję tę mszę świętą za was wszystkich, za
tej ziemi, a jeśli jesteście przyjezdni, to także i wam wszystkim tu zgromadzonych. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmił się nad nami. Chryste, zmił się nad nami. Panie, zmił się nad nami. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy, post, modlitwę i jałmużnę. Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich wieków. Czytanie z Księgi Wyjścia. W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na niebie nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana, Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w Twoich bramach. W 6 dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, 7 zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czci Twego Ojca i Twoją Matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg Twój, Ci daje. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego. Oto Słowo Boże. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i ośniewa oczy. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze. Słodsze od miodu płynącego z plastra. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Thank you.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca, nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto słowo Pańskie. Czcigodny księże kardynale, bracia kapłani, umiłowani w Chrystusie Panu. Wsłuchując się w słowa dzisiejszej Ewangelii, opowiadającej nam o postawie Jezusa w jerozolimskiej świątyni, być może myślimy spontanicznie o tutejszej majestatycznej świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której sprawujemy dzisiaj Eucharystię, a którą wczoraj uroczyście konsekrowaliśmy. Odtąd ta świątynia, będąca nową katedrą i sercem diecezji Knoxville, stała się domem Bożym. Stała się świątynią, świętą przestrzenią, w której Bóg pragnie być adorowanym. Pragnie spotkać się ze swoim ludem, przemawiać do Niego i umacniać Go życiodajnymi sakramentami na drogach prowadzących do życia wiecznego. Słyszeliśmy w Ewangelii dzisiejszej, jak Jezus, widząc, jak na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej sprzedawano woły, baranki, gołębie i za stołami siedzieli bankierzy,
powyrzucał wszystkich z tego świętego miejsca i surowo napominał, by z domu Bożego, z domu Jego Ojca nie czyniono targowiska. W tym niecodzienny i stanowczy sposób upomniał się o szacunek należny Bogu i wszystkiemu, co z Bogiem związane. Jezus miał na myśli nie tylko materialną świątynię w Jerozolimie jako miejsce kultu Najwyższego Pana, mówiąc: zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Zapowiadał, że On sam jako zmartwychwstały Pan, jako Bóg człowiek i Zbawiciel będzie ośrodkiem kultu Bożego, kultu w Duchu Świętym i w prawdzie. Siostry i bracia, cieszę się, że możemy wspólnie sprawować dziś kult Boży w tej nowej świątyni. Wierzymy, że jest obecny pośród nas żywy Jezus Chrystus, ukrzyżowany i nade wszystko zmartwychwstały Pan. Za świętym Pawłem, z całym Kościołem głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, a chociaż dla wielu nasza wiara wydaje się zgorszeniem i głupstwem, podobnie jak w czasach apostoła, dla nas największą sprawą jest prawda o Bogu, który do tego stopnia ukochał człowieka, że ofiarował swojego Syna i posłał go na świat. Po to, aby świat nie był potępiony, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Moi drodzy, powtarzam jeszcze raz, pozdrawiam was wszystkich i przyniosłem to pozdrowienie z Polski. Niezależnie od tego, gdzie są wasze korzenie, zwłaszcza od Kościoła Krakowskiego, przyłożę wam dar duchowej jedności modlitwy od grobów naszych świętych, zwłaszcza od spoczywających na Wawelu, świętego biskupa Stanisława Męczennika, świętej Jadwigi Królowej, a także od grobu świętej siostry Faustyny, którą tutaj szczególnie czczą obok ojca świętego Jana Pawła II. Faustyny spoczywającej w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Cieszymy się, że do Krakowa przybywa coraz więcej pielgrzymów z całego świata, zwłaszcza do siostry Faustyny, do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a także obecnie do sanktuarium Jana Pawła II. Chcą oni, ci pielgrzymi i turyści, nie tylko zobaczyć nasze piękne, historyczne miasto, zwiedzić jego wspaniałe zabytki, ale także pragną pielgrzymować do świątyni Miłosierdzia i także do wzniesionego nieopodal w ostatnich latach sanktuarium świętego Jana Pawła II. 2 lata temu gościliśmy w tych sanktuariach i w Krakowie olbrzymią rzeszę młodych ludzi z całego świata, ze 187 krajów, a przede wszystkim gościliśmy Ojca Świętego Franciszka. Wszyscy ci młodzi ludzie wraz z Ojcem Świętym uczestniczyli w tym wielkim święcie wiary, jakim jest każdorazowy Światowy Dzień Młodzieży. Inicjatorem tych Światowych Dni Młodzieży był ojciec święty Jan Paweł II, bo chciał być z młodzieżą, chciał ukazywać sens życia, chciał prowadzić tę młodzież do Chrystusa. Dlatego pragnęli przyjść do Polski, do Krakowa, by poznać miasto i ojczyznę papieża młodych. Wielu z nas tu zgromadzonych pamięta
cały pontyfikat Jana Pawła II. W tym roku, w październiku, 16 października, będziemy obchodzić 40-lecie wyboru kardynała Krakowskiego na stolicę Piotrową. Wybór kardynała pochodzącego z zażelaznej kurtyny, jaka jeszcze wtedy była, z żelaznej kurtyny komunizmu, stanowił wówczas ogromne zaskoczenie, ale wzbudził również w całym świecie wielkie nadzieje. Dzisiaj, po latach, wiemy, że te nadzieje się spełniły. Ojciec Święty od samego początku swojej papieskiej służby przypominał wszystkim, by się nie lękali, by na oścież otwierali przed Chrystusem przestrzenie życia rodzinnego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Te słowa były programem całego jego pontyfikatu. Te słowa dotarły również do krajów, które były zniewolone dyktaturami, w których próbowano zamknąć Chrystusowi dostęp do człowieka, w których bezbożna ideologia chciała pozbawić człowieka największego skarbu, jakim jest Bóg. Wiemy, że po 10 latach pontyfikatu runął i legł w gruzach totalitarny system komunistyczny w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nie ulega wątpliwości, że w tym epokowym wydarzeniu miał swój wielki udział święty Jan Paweł II. On nie dysponował żadną armią, żadną fizyczną siłą. Jego orężem była prawda o Bogu i człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże i powołanym do życia na wieki w Bogu. Jego orężem była Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie, odkupicielu człowieka, jedynym zbawicielem świata. Mroczne siły starały się usunąć i unicestwić mężnego świadka wiary, niebezpiecznego dla wszystkich reżimów walczących z Bogiem i człowiekiem. Ojciec Święty zapłacił cenę za swoje świadectwo. Pamiętamy dramatyczny zamach na jego życie 13 maja 1981 roku, a więc na początku jego pontyfikatu. Byłem wtedy przy nim. Podtrzymywałem go w ramionach, gdy upadał, a jego biała sutanna zabarwiała się kolorem krwi. Wtedy opatrzność ocaliła mu życie, by dalej służył Kościołowi i światu i służył jeszcze przez wiele lat, aż do końca, do chwili swojej błogosławionej śmierci. Wtedy, w tych ostatnich momentach, także byłem z nim, gdy odchodził do domu Ojca. Największym przywilejem mojego kapłaństwa było to, że przez niemal 40 lat mogłem mu służyć i pracować u Bogu wielkiego człowieka, odważnego świadka wiary, niezmordowanego pasterza Kościoła Powszechnego i duchowego przywódcy świata na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia wiary chrześcijańskiej. Dlatego poczułam się do obowiązku, by dawać świadectwo o świętym Janie Pawle II, o jego życiu, modlitwy, o jego codziennej pracy dla Kościoła, o jego trosce o losy świata. Daję świadectwo o jego świętości,
bo to ona najbardziej zajaśniała, gdy odchodził z tego świata. Tę prawdę o Jego świętości dostrzegł i docenił Kościół, wynosząc Go w tak krótkim czasie do chwały ołtarzy, najpierw przez beatyfikację, podczas pontyfikatu papieża Benedykta XVI, a następnie przez kanonizację, o której decyzję podjął obecny Ojciec Święty Franciszek. Cieszę się, że mogę również o tym mówić. W skrócie, do Polonii amerykańskiej, z którą Ojciec Święty Jan Paweł II utrzymywał szerokie kontakty. Odwiedzał Stany Zjednoczone, jeszcze jako kardynał. Potem już jako biskup Rzymu i pasterz Kościoła Powszechnego. Odbywał podróże apostolskie do Stanów Zjednoczonych, spotykając się zawsze z Polonią. Najwięcej tych spotkań było w Rzymie podczas rozlicznych audiencji, zarówno generalnych, jak i prywatnych. Ojciec Święty podkreślał zawsze, że Polonia powinna umacniać swoją tożsamość, strzec wartości polskiej kultury, dziedzictwa przekazanego nam przez 1000 lat wiary w ojczystym kraju. Jednocześnie podkreślał, że Polonia powinna wnosić swój wkład w życie narodu amerykańskiego na tej ziemi, która dla Polaków była zawsze gościnną i na której wielu naszych rodaków mogło spełniać i spełnia swoje marzenia. Na tej ziemi następuje duchowa wymiana darów. Możemy dzielić się z innymi tym, co cennego w naszej kulturze i tradycji, a jednocześnie możemy otwierać się na dar innych kultur, innych wartości. Taka wymiana ubogaca, poszerza nasze serce i czyni je bardziej otwartym na bogactwo kultur, języków i tradycji. Powróćmy jeszcze do Słowa Bożego, które usłyszeliśmy w czytaniach z dzisiejszej trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Odczytaliśmy fragment ze starotestamentalnej Księgi Wyjścia, w której zapisane zostały przykazania przekazane ludowi przez Boga, przez Mojżesza. Być może wydaje się nam, że niekiedy, że te przykazania ograniczają autonomię, wolność człowieka. A tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Dekalog został przekazany ludzkości po to, by pomagał człowiekowi w dobrym użyciu wolności, w mądrym przeżyciu życia i osiągnięciu celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. A celem naszego życia na ziemi jest sam Bóg, Jego odwieczne Królestwo. Drogą prowadzącą do tego celu jest droga miłości Boga i bliźniego. Bracia i siostry, wdzięczni Bogu za nasze życie i za wszystko, co otrzymujemy z Jego ręki. Prośmy Go, byśmy kroczyli zawsze drogą Jego przykazań. A jeżeli czasem odstępujemy od tej drogi, zawsze jest przed nami szansa powrotu, pojednania z Bogiem i z bliźnimi. Właśnie okres Wielkiego Postu to czas nawracania się, czas głębszej modlitwy, czas podejmowania umartwień, na co wskazuje samo słowo post, a także czas czynienia naszym bliźnim dobra, określonego słowem jałmużna. Słyszeliśmy o tym w Ewangelii w środę popielcową, na początku drogi wielkopostnej. Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy Bogu
za nową katedrę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poświęciliśmy wczoraj uroczyście także posąg Jana Pawła II. Bardzo się cieszę, że biskup zadecydował, że Jan Paweł II jest drugim patronem tutejszej diecezji. Widzę wszędzie wielką miłość i pamięć o Janie Pawle II. Bardzo za to jestem wdzięczny biskupowi i tym wszystkim, którzy podejmują tę pamięć o wielkim, wielkim, bo już tak się go nazywa, papieżu i świętym Janie Pawle II. Niech wznosi się w tej świątyni nieustannie pieśń chwały i uwielbienia Boga Najwyższego. Niech imię tej katedry przypomina nam, że Bóg ma serce i umiłował nas do końca, gdy umierał na drzewie krzyża. Niech przypomina nam ta katedra, że jesteśmy powołani do miłości. Dlatego starajmy się, by nasze serca biły w rytmie serca Bożego. Prośmy o taką postawę i prośmy o stawiennictwo w niebie wszystkich świętych, którzy są przyjaciółmi Boga oraz ludzi. Z pewnością orędują za nami u Bożego tronu. Wśród tych świętych jest również Jan Paweł II, tak bardzo nam bliski i którego dzisiaj szczególnie wspominamy. Prośmy go, byśmy tak jak on służyli Bogu i bliźnim i byśmy każdej i każdy z nas służył Bogu na miarę swoich możliwości. Żebyśmy budowali wokół nas cywilizację dobrej miłości, braterstwa i solidarności. Amen. Odmówmy teraz wspólnie credo, wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i wszystkich byśmy. Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Synem wspólnie odbierał uwielbienie, które mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski. Wyznał jeden chrzest, a później grzech i oczekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego. Skierujmy do Boga Wszechmogącego nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty. Módlmy się za Kościół w Stanach Zjednoczonych, w Polsce. Dzisiaj w sposób szczególny za tę diecezję i tych wszystkich, którzy dzisiaj przyszli na to nasze spotkanie eucharystyczne. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów zjednoczonych z nim. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasz Kościół w Knoxville, za biskupa Stykę, naszego głównego pasterza, księży, diakonów, zakonników, zakonnice i katechetów. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za powołania kapłańskie, diakońskie i zakonne. Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za jedność wśród chrześcijan, za ulgę dla prześladowanych chrześcijan, za nawrócenie prześladowców. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi rządzących, żeby wykonywali swoją pracę w sprawiedliwości i prawdzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych i potrzebujących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych braci i siostry. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się we wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach, z którymi przyszliśmy do tej świątyni na dzisiejsze spotkanie eucharystyczne. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych próśb skierowanych do Ciebie wspólnie. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej, świętego Jana Pawła II, siostry Faustyny, przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
Przyjmijcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przez tę ofiarę pojednanie odpuść nam nasze winy i udziel nam łaski, abyśmy umieli przebaczać naszym braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dzięczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenie jako ofiary ku Twojej chwale, by one poskramiały naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Spieszący z pomocą naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami niebios, wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wyrana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem, obecnym wśród nas kardynałem Stanisławem,
Justynem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z swoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien,
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ciało Chrystusa. 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 Ciało Chrystusa.
Chwała Chrystusa. Chwała Chrystusa. Chwała Chrystusa. Ciało Chrystusa.
módlmy się. Boże, Ty nas nakarmisz na ziemi chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały. Pokornie Cię prosimy, spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przed błogosławieństwem, księże kardynale, chciałem powiedzieć słowo. Bardzo jesteśmy wdzięczni księdzu kardynałowi Stanisławowi, kardynałowi Rygali, naszemu biskupowi Ryszardowi Styce, wam, kanclerzu księże Tomaszu, kanclerzu księże Mirosławie za tutaj wspólną koncelebrę i za pobyt z nami. Bardzo niektórzy z nas, którzy tutaj mieszkają ponad 20 lat, bardzo rzadko, powiem, raczej nie mają wcale możliwości uczestnictwa w mszy, która jest odprawiana w języku polskim. Oczywiście wasza obecność podczas całego tego tak specjalnego weekendu, który pozwolił nam doświadczyć i uczestniczyć w konsekracji naszej nowej katedry Najświętszego Serca Pana Jezusa, w taki specjalny sposób. Dziękujemy wam za waszą obecność, za swój czas, który nam ofiarowaliście, za wasze słowo, które było skierowane do nas i za duchowe kierownictwo i za waszą modlitwę. Z naszej strony my obiecujemy również modlitewną pamięć dla was. Będziemy polecać was Panu Bogu w naszych modlitwach. Mamy nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. W związku z tym nie mówię żegnajcie, ale do zobaczenia. I wanted to thank you also Mr. Glenn and his wonderful choir for help and for making this mass such a special event. Thank you very much. Jeszcze raz Bóg zapłać i szczęść Boże na waszą dalszą posługę kapłaństwu. Thank you. Bóg zapłać panu doktorowi za słowa, które wypowiedział w imieniu wszystkich zgromadzonych. Jak mówił, że szkoda, że tu nie ma na co niedzielę mszy świętej we wspólnocie ludzi, którzy znają język polski, są z pochodzenia, czy są Polakami, czy z pochodzenia polskiego. Może trzeba będzie pomyśleć, może się uda. Przedstawiam tutaj księdza kanclerza wielkiego z Oczerrygi, który Detroit, który jest szefem seminarium polskiego na ziemi amerykańskiej. Mam nadzieję, że ksiądz kanclerz pomyśli, żeby tutaj co niedzielę za pozwoleniem biskupa, tak? Była msza święta, żebyście się mogli gromadzić i ożywić waszą wspólnotę. Jeszcze on mówi, że potrzebuje kandydatów do seminarium. Myślę, że to by się troszkę. Ale pierwsza zainteresowana to jest ta dziewczyna. Bardzo dziękuję. Ringrazio Sua Eminenza della sua presenza, preghiera comune insieme con noi. Molto unito ai polacchi perché servito al Santo Padre Giovanni Paolo II tutto pontificato. Grazie infinite. Niech Pan wam błogosławi, to błogosławieństwo przyjmijcie, każdy z was. Indywidualnie, rodzinnie, wspólnotowo. Błogosławieństwo, które pochodzi od Eucharystii, którą zakończyliśmy. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz.
pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.